like that in front of me. I can't seem off your back, but it's all I need. Don't put your world around. Volcanoes melt you down. What I am to you is not real. What I am to you, do not need. What I am to you, it's not what you mean to me. Give me the mountains, miles, mountains, and all I ask for the sea. Proszę bardzo, praktycznie każdego dnia w naszym programie udowadniamy, że Opole jest stolicą polskiej piosenki i basta i koniec. I jest tak, pełne i talentów, tak również dzisiaj, wypełnione, tak. Przepełnione talentami niesamowitymi, ależ to było piękne. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Odrobina właśnie takie nostalgicznego trochę prowadzenia w piątek, no ale słuchajcie, tak naprawdę chciałem się od razu was zapytać, bo jak słyszę śpiewające wspólnie rodzeństwo, to muszę wiedzieć, jak to się robi. Dlatego, że po prostu czasami jest takie rodzeństwo, że wspólnie w Monopol nie chce zagrać. Nie, moje dzieci na pewno nie zaśpiewają razem. A co dopiero właśnie, a co dopiero jeszcze razem ćwiczyć, razem pracować i razem zgrać się. Tak, jak, Iwona tak, i Kamil tak, koniecznie. Witamy was serdecznie. Jak to jest? Jak to jest? No w sumie coś w tym jest, tak jak on powiedział, że Monopol nie gracie, tak? Nie, w Monopol, Monopol nie grałem. Wiadomo, tak. Z czasem na próbach jest coraz lepiej, potrafimy się bardziej dogadać, rozumiemy się nawzajem właściwie. O, już myśleliście mnie. I... Ale tak zawsze było, tak zawsze jednak było? Jednak to jest sensie... rodzeństwo, słuchaj, to jest. Znowu jesteśmy rodzeństwem, tak wiadomo, aha, dobrze, kłócimy tak. się. No, czasem próby kończą się tym, że przez tydzień się do siebie nie odzywamy. Zdarza się. Także to nie jest to. Ale nie to jest o co się kłócić? Ja nie wiem, mówisz jej, że ona źle śpiewa, ty źle grasz? Czy o repertuar idzie? Oj, czy on źle śpiewa? O repertuar nigdy chyba nie idzie. Raczej mamy podobne. Mam podobne gusta, jeżeli chodzi o muzykę i tak dalej. Ale często właśnie jedziemy gdzieś na granie czy coś i
trochę przed. Jest zawsze stres przed. Tak, jest stres przed. Wielka gonitwa i wtedy czasami coś. A jak się zaczęło wasze wspólne śniadanie? To znaczy, nie wiem, mama wam w nagrodę powiedziała, śniadanie, że macie razem śpiewanie. Z... No dobrze, bo to śniadaniowa pora jest. No tak, oczywiście. Jak się zaczęło wasze wspólne śniadanie? Śpiewanie to było w nagrodę czy za karę? Przy śniadaniu czy po? W nagrodę. Mi się wydaje, że razem tak zaczęliśmy śpiewać chyba w szkole. W przedszkolu już, tylko to w domu. No to raczej w domu. To mama zawsze śpiewa, mama też potrafi śpiewać. Skłoniła do tego, żebyśmy razem po prostu ze sobą jakoś pośpiewali, pograli i tak... Czyli byliście takimi słodziakami rodzinnymi wystawiani na rodzinne uroczystości, tak? Tak. Zdarzało wam się, że na krzesło kazali wam wejść i śpiewać. Pierwszy raz chyba było... W wieku, ja byłem chyba w wieku... U wujka Farysa to było. Tak, ja byłem w wieku 7 lat, chyba siostra była... Na ślubie. W wieku... Nie, ja byłem w wieku 8, ona była w wieku 4, jak się nie mylę. I śpiewaliśmy właśnie na ślubie chyba na jakieś... Listeczki dwa. U wujka listeczki. I popatrz, tak zostało. Droga mamo, ja dziękuję bardzo, ponieważ to doprowadziło do takiego występu dzisiaj. Podejrzewam, że mama nas ogląda, tak, wasza. Tak, pewno. I teraz powiedzcie mi po prostu, jaki macie dalej pomysł na siebie, ponieważ... Rodzina ma ogromną przyjemność, nasi widzowie też, no i chyba czas, żeby większa publiczność, Polska, świat o was usłyszała, żebyście zaśpiewali. Znaczy tak, do tego czasu graliśmy, koncertowaliśmy tutaj raczej w okolicach. Wjeżdżaliśmy tam gdzieś pod Katowice czy coś, ale to... Zazwyczaj takie granie koncertowe to raczej nie było nigdzie nagłośnione i tym podobne, ale no coś by się przydało z tym zrobić. Właśnie myślimy cały czas nad jakimiś programami. Tylko może nie w tym roku jeszcze, bo w tym roku troszkę ciężko. Tutaj siostra matury akurat ma. No i dyplom w szkole muzycznej. Kamil już skończył 12 lat szkoły muzycznej, ja w tym roku kończę właśnie i to też trzeba tak. No i bardzo poważnie podchodzący do sprawy młodzi ludzie. Przed chwilą tak między wierszami usłyszałem, że myślicie na przykład o występie w różnych takich programach telewizyjnych, muzycznych. Jesteście bardzo zdolnym, ale już nie pierwszym śpiewającym rodzeństwem z Opola. Tak, my zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, jak to wygląda. Łatwiej jest być pierwszemu. Tak, na pewno. No tego już niestety nie zmienimy. No zobaczymy, jak to się potoczy. Może kiedyś akurat na nas natchnie i skoczymy właśnie do jakiegoś programu. No i mamy nadzieję, że nie będziemy porównywani, prawda? Bo to jednak to jest jednak jakaś konkurencja, ale myślę, że... Nie, akurat Jęcka znam. Ja też znam Jęcka. Tak, chodziliśmy do jednej szkoły. Tak. Super chłopak. Dwa rodzeństwa, ale akurat tak wyszło. Widzicie na przykład taką może szansę. Może kiedyś nawet w kwartecie tak śpiewamy coś. Nie by było. Tak. Dwa śpiewające rodzeństwa. Bardzo ciekawy pomysł. Bardzo ciekawy. I to z Opola. Dzisiaj będzie dyrektor filharmonii u nas w programie. Może podsłucha. może tego ten pomysł zainteresuje. Ale powiedzcie mi po prostu, jeżeli chodzi o te programy takie właśnie śpiewające, te show, faktycznie dla ludzi, którzy gdzieś tam próbują znaleźć kawałek sceny dla siebie, bo wiadomo, że nikt nigdy nie będzie miał całej, poza Elvisem. Natomiast to jest dobry pomysł? To jest po prostu, jak w ogóle oceniacie z waszej perspektywy tego typu show? Na ile to może być trampolina? To może być spora trampolina, bo można zauważyć, że właśnie artyści, którzy poszli do tego typu programów, nie musieli nawet wyjść zaś wysoko, tylko po prostu pokazali się gdzieś w tych mediach, ktoś ich zauważył, jakaś wytwórnia ich przygarnęła i później jakoś to się tam potoczyło, więc myślę, że jest to jednak pomocne. Mhm. Tak na początku, nie mieliśmy jakiegoś takiego parcia, żeby uderzyć. Po prostu śpiewacie dla przyjemności. Śpiewaliśmy dla przyjemności dla siebie zazwyczaj, tak. No ale może się to jakoś. A jak dobieracie repertuar? O, jak dobieramy bardzo różnie. Co śpiewacie i czy sami piszecie też? Jeżeli chodzi o pisanie własnych kawałków, jeszcze nie mamy nic konkretnego. Mamy już takie jakby zalążki, ale nic nie jest dopracowane, żeby już tak konkretnie to wydać. Za mało czasu. Tak, za mało czasu. No tak, dwie szkoły, no nie ma się co dziwić. No. No dobrze, jeżeli chodzi właśnie o ten własny repertuar, ale chodzi w czym się najlepiej czujecie właśnie tutaj? W czym się najlepiej czujemy? Raczej w takich akustycznych kawałkach, jeżeli chodzi o nasze wykonanie. Niekoniecznie musi być akustyczne wykonanie w oryginale, tak? Czasem słyszymy coś w radiu, na przykład ostatnio jadę samochodem. Moje radio, którego zazwyczaj słucham, po prostu nie ściągało, włączyłem jakieś inne i... Akurat usłyszałem jeden kawałek, który nam się strasznie spodobał. Już ostatnio graliśmy na koncercie walentynkowym. Praktycznie zrobiliśmy to w sobotę, a w niedzielę graliśmy. To jak w sobotę to usłyszałem. No i to tutaj, jeżeli chodzi o wybór repertuaru, jest bardzo...
To, co nam się spodoba, to, co lubimy słuchać, to staramy się zrobić. Słuchajcie, a to wasze życie rodzinne kręci się wokół muzyki? To znaczy, cały czas na ten temat rozmawiacie i czas, który spędzacie z sobą, jest próbą? Czy jest tak, że próba to próba, a w domu nie gadamy już o tym? Znaczy próba, różnie. Tak czy siak w domu ćwiczymy, jeżeli o to chodzi. Proszę. Jeszcze brat nasz gra też na gitarze ogólnie. Jesteśmy młodszy. Tak, i też jest w szkole muzycznej. Też w szkole muzycznej. Może jakoś teraz się wkręci jeszcze do nas, to już nie będzie. To rodzinny duet jeszcze nie było. Będzie tak. I jeżeli chodzi o takie sprawy, typu rozmowa na temat repertuaru muzyki i tak dalej. Myślę, że to się przebija cały czas w domu. Raczej nie zamykamy tego tylko w naszej sali prób. Ale to nie jest tak, że jesteśmy na siebie skazani tylko na próbach, ale wychodzimy czasami razem też wieczorami. No, właśnie piątki. Tak, tutaj pani powiedziała o Monopoli, tak? To też czasem gra. No dobrze, ale jesteście ludźmi już dorosłymi w zasadzie i za chwilę będzie narzeczona, narzeczony. Myślicie o tym, żeby do tego waszego zespołu wpuszczać osoby trzecie? Trochę postronne? Powiem pani, że jeszcze nawet się nie zastanawialiśmy nad tym tak szczerze. Za daleko i do tak. Jeżeli jesteśmy gdzieś na koncertach, to właśnie tacy jacyś zaprzyjaźnieni muzycy, typu nasi koledzy, znajomi czy coś, wskakują na scenę. Ja wtedy nie muszę grać na gitarze, tylko biorę na przykład harmonikę w rękę i działamy. Siostra śpiewa, coś stuka, ktoś tam na przykład z boku też podśpiewa jakieś chórki. No jest takie to raczej otwarte, jeżeli chodzi tutaj o nasze granie. Jeżeli chodzi o wasz własny repertuar, bo jeszcze na chwileczkę do tego wrócę, po prostu jakieś piosenki powstają w tym sensie, że po prostu, że nie tylko covery, bo ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tej opowieści twojej, że jednego dnia usłyszeliście, a drugiego dnia już graliście na koncercie. Grają, tak, no. Wielki szacunek, ale tak. Wasze własne kompozycje. Tak, nasze własne kompozycje. Jeszcze nawet nie skupialiśmy się nad tekstami. Bardzo często po prostu siadamy, ja do klawisza, siostra do skrzypiec. Nagrywamy sobie na przykład jakieś takie robocze kawałeczki i mamy nadzieję coś skleić tak później konkretnego, bo już mamy dosyć sporo tego, tylko po prostu trzeba to złożyć w całość, żeby jakoś się z tym zaprezentować gdzieś. No, do tego potrzeba naprawdę czasu, żeby stworzyć dobrą piosenkę, żeby to nie było tylko takie suche. No zobacz, suche. Jak mądrze mówi dziewczyna, nie? No nieprawdopodobnie. Często jest tak, że nawet uznanie artyści. Pytanie, a kiedy następny kawałek? A już wkrótce, a już niedługo. Oczywiście, jest. Wszystko jest. Tak. Bardzo dużo właśnie zależy, jeżeli chodzi o takie tworzenie własnych kawałków. Bardzo dużo zależy od humoru naszego. Czasem po prostu jakiś deszczowy dzień. Tego, kto wygrał tutaj. W Monopol. Dobra, czego wam życzyć? Powiedzcie, czego wam życzyć? Czego nam życzyć? Ale jakieś dobre życzenia sobie wymyślcie. Dobre życzenia. Bo czasami człowiek sobie życzy... Oj, czego nam można życzyć? Tego, żeby nam się jakoś tam żebyśmy ze sobą udało. Wytrzymali w najbliższych latach. Tak, ja wiedziałam, że ona to powie. No dobrze. Dobrze, to ja mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze w naszym studiu do końca poranka i zaśpiewacie naszym widzom. Jasne. Iwona i Kamil, koniecznie dziękujemy wam bardzo.